Siema, tutaj Rych, witam was w kolejnym 21 odcinku z serii King's Bounty Wojownicy Północy na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku pierwsze co, to naparzamy się tutaj z tymi jotunhajmijczykami. Jeden czort, ze złymi potworami. Dobrze, zmiażdżyć ich, zniszczyć, zmasakrować. Dobrze, czekaj. Runa ataku. Dobrze. Te niedźwiedzie będą... O! Nie! Dobra. Tyłu. Mocnienie, podwójny rzut. Dobrze. Na ataku. Dawaj. Świetnie. Dobra. Teraz tak, cofnij się o jedno pole. Dobrze. Ale to, jotunowie są naprawdę silni, muszę przyznać, bardzo mocna jednostka. Na szczęście bardzo słaba, bardzo wolna jest też. Chociaż o to się nie muszę martwić, że będą mi śmigać po całej planszy. To przynajmniej nie są smoki, które popierdzielają po całej planszy jak chcą. Dobrze, hobbity, chodźcie bliżej. Dobrze. Nikt wykona kontratak, to mi się nie podoba, absolutnie. Więc podpalmy przeciwnika, nie, bo jeszcze wykona kontratak. Dobra, odwróć. Dobrze, teraz już staną, to już nie... ma wykonać aha, dobra. Rodziło mu się HP, dobra. Tył. My jeden. A dupa. Nie będzie ładnego wyniku bez strat. A mogło być tak pięknie. Ale dobra, kolejny padł. No i to jest też ten silniejszy oddział, więc spoko. Potem jeszcze jest ten słabszy, który trzeba zarąbać. A to z nim to ja już sobie bez problemu poradzę. Ale są oporowo mocni, no, już trzeba przyznać. Inna skóra. Niech nam się wbija też anioł stróż. To będzie istotne. Będzie to przydatne na pewno w następnym, w dalszej fabule. Jej! Moc runiczna, poziom trzeci. Mag runiczny, znaczy się. Jej! Dobrze, mamy to. Mamy na maksa tego skillsa. Świetnie! Szkoda tylko, że nie dostałem za to żadnych run! To ciężki. Cholery. Oczywiście, że chcę zaatakować. Co za głupie pytanie. Co za głupie, idiotyczne pytanie. Dobrze, na razie defensywa. Ty czekaj, bo nie wiadomo, czy nie podbiegną. Na razie się broń. Dobrze. Dobrze, tak.
Tak oto miśki stały się gatunkiem zagrożonym. A teraz stały się gatunkiem wymarłym. Rychun, jak ty możesz tak żartować z wymarłych gatunków? Gdzie kaman, to tylko żarty. Aż znam takich, dla których to by nie były żarty. Mam ludzi, którzy nie znają się na żartach. Dobrze, świetnie. Dobra, odpalmy go, bo oni na ogień są mniej odporni. Te broń, te cofnij. Mogę? Mogę! Dobrze, świetnie. I to jest postęp do 2 achievementów. Tylko złoto. To jest postęp do 2 achievementów, bo do tego potrzebujemy jeszcze 18 zabitych, to nie będzie problem, ale to jest też postęp do tego achievementu, nie do tego achievementu, do tego achievementu. 10 oddziałów jeszcze musimy zniszczyć, żeby mieć to na 3 levelu. I to nam da plus 15% doświadczenia. Wspaniały wynik. Słyszysz echa odległej bitwy. Zdaje się, że odległej nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie. Gdy wizja znika, orientujesz się, że jesteś teraz w stanie zebrać sobie więcej szału. Świetnie. Tu mamy jakiegoś miśka. Kolejny myśliwy. Niech już będzie. No, barbarzyńco, rób swoje, tylko szybko. Nie zrobisz sobie płaszcz z mojej skóry. Coś takiego, gadający niedźwiedź. Kim jesteś? Bogiem pod postacią niedźwiedzia? Bogiem? Bóg prosiłby, żeby odebrać mu życie? Nie. Moja historia jest o wiele smutniejsza. Jestem zwykłym człowiekiem, który przybrał postać niedźwiedzia, oczywiście za pomocą magii. Kiedyś byłem zwykłym, biednym mieszkańcem Grenward. Kiedy moja bieda była już nie do wytrzymania, ruszyłem szukać pracy i spotkałem na rynku maga. Potrzebował ochotników do testów magicznego eliksiru. Myślałem, czemu nie? Powiedział, że zapłaci mi złotą monetę, a potem podał mi buteleczkę z czerwonym płynem. Rzuciłem się więc na tę monetę. Tyle było warte moje życie. Niezła okazja, nie uważasz? No i co dalej? Dalej wypiłem ten eliksir i oczy zaszły mi mgłą. Zataczając się, wyszedłem z rynku, nie wiedząc dokąd idę, nie patrząc na drogę, ani nie widząc nic przed sobą. W uszach ciągle rozbrzmiewał mi głos maga. Wydawało mi się, że coś się ze mną dzieje, przeklina mnie. Potem poczułem, że poczułem się bardzo źle i straciłem przytomność. Obudziłem się na tym odludziu już pod postacią niedźwiedzia. Przynajmniej jestem wdzięczny, że nie zostałem polną myszką. Tylko tego brakowało, żebym biegał i chował się do dziury. Skoro zamieniłeś się w niedźwiedzia, musi być sposób na odwrotną zamianę. Musimy tylko znaleźć maga potężniejszego od tego, który cię zaczarował i poprosić go o pomoc. Wiesz, bywałem w kryjówkach piratów i słyszałem, jak żeglarze rozmawiali o odległych lądach. Jeden pirat powiedział mi, że najpotężniejszy mag ze wszystkich mieszka daleko stąd, w Arlanii. Ten mag potrafi wszystko, nawet zmieniać orbity gwiazd na niebie. Nie wiem, ile z tego to jest prawdą, a ile fikcją, ale uważam, że dla tego maga uwolnić mnie od zaklęcia to jak splunąć. Słuchaj, jeśli będę w Arlanii, to znajdę tego maga i przekonam go, żeby ci pomógł. Arlania? Czy myśmy tam kiedyś już nie byli w którymś dodatku, w którejś części? Czy tak się nie nazywała któraś kraina elfów? Jej! Kolekcjoner kryształów! Dobrze! Mamy więcej intelektu! Szkoda, że to nie runa! Dlaczego to nie jest runa? Dlaczego tutaj nie trafiłem? Dlaczego tego nie zauważyłem? Bo pewnie eksplorowałem to miejsce w nocy. Kto to jest? Walkiria! Hilda! Stojąc przed tobą, niebiańska wojowniczka rzuca na ciebie długie, surowe spojrzenie. Jesteś, Olafie. Chwilę ci to zajęło. Może cię nie nauczono, że nieładnie kazać kobiecie czekać. Pędziłbym jak wiatr, gdybym widział, że czeka na mnie taka piękna panna jak ty. Jestem Hilda. Hilda wojowniczka. Bogowie zdecydowali, że potrzebna ci pomoc w czekającej cię bitwie z bestią. Czy Gudria i Krista są z tobą? Wiem, że przekonałeś obie, żeby ci towarzyszyły. To nie lada wyczyn. Nie, Gudrii jeszcze nie spotkałem.
Nie mam... O właśnie, nie mam są pięknej wojowniczki Gudridy. Co? Wracaj więc w te pędy na Fels... na Festland i porozmawiaj z nią. Musi do ciebie dołączyć, taka jest wola bogów, nie zwlekaj. Z każdą chwilą armia nieumarłych rośnie w siłę. Dobrze, jasnowłosna Hildo, zrobię wedle twojego życzenia. Okej. Okej, okej. Chwila, moment. A moment. Coś mi tutaj... Coś się tu dziwnego dzieje. Po pierwsze, bardzo nie lubię, kiedy w ten sposób jestem wysyłany z jednego miejsca w po drugie. Z jednego miejsca na drugie, no ale okej. No dobra, no i gdzie jest ta Walkiria? Odszukaj i spotkaj się z Gudridą Srogą. No dobrze, poszukajmy Gudridy Srogiej, dobrze. O, tutaj to latanie jest gorzej zrobione. No. Nie ten, bo zasięg rysowania jest mniejszy niż w Księżniczce. Przez to tutaj to nie wygląda już tak ładnie, jak to wyglądało w Księżniczce. W Księżniczce to było lepiej zrobione jednak. Dobra, ale jej tu nigdzie nie ma. Nie, tu jest, dobra! Się schowała. Chodź no tu. Gudrida. Proszę, proszę. Oto przybyły z północy Olaf, syn Tormunda. Stoi przede mną we własnej osobie, niech się przyjrzę. Jesteś silniejszy niż myślałam. Trochę zbyt przystojny jak na wojownika. Nic dziwnego, że tak podobasz się Kriście. Kim jesteś? Skąd tyle o mnie wiesz? I o Kriście. Już nie pytaj o wszystko naraz. Miejmy nadzieję, że w walce jesteś bieglejszy niż w myśleniu. Jestem Walkiria Gudrida Sroga. O Kriście wiem dużo, bo jestem jej siostrą. To o tobie dowiedziałam się od niej. A teraz przejdźmy do sedna. Przyniosłeś 4 fragmenty maski wezwania? O tym również coś wiesz? Oczy Walkirii błyszczą wściekle. Widać, że robi co w jej mocy, by powstrzymać gniew. Wiem bardzo wiele, Olafie. Wiem, co zrobiłeś na Nordligu. Wiem o twoich dokonaniach na Westlig. Wiem, jakie nieszczęście spotkało cię na Fastlandzie. Wiem, gdzie znajduje się wróżbita Runord. A teraz odpowiedz na moje pytanie. Nie, najpierw powiedz mi wszystko, co wiesz na temat nieumarłych. Gudrida piorunuje cię wzrokiem. Jej głos pozostaje jednak zadziwiająco spokojny. Dobrze, jak sobie życzysz. Miesiąc temu na Easteringu otworzył się mroczny portal o niespotykanej mocy. Stamtąd pochodzą wszyscy nieumarli, którzy zalali twoją wyspę. Portal może zostać zamknięty jedynie za pomocą maski wezwania, ponieważ to właśnie jej Runorn użył, by go otworzyć. Portal został otwarty, maskę potłuczono na kawałki w nadziei, że nikt nie zdoła ich już odnaleźć i połączyć, ani powstrzymać inwazji nieumarłych. Runorn? Brat Runolfa i Runwalda zrobiłby coś takiego? Nie, to niemożliwe. Możliwe, Olafie, możliwe. Im bardziej wprawny mag, im bardziej doświadczony uzdrawiacz, im potężniejszy czarownik, tym łatwiej zło zakorzenia się w jego duszy i kusi go obietnicami bogactwa, potęgi czy rozkoszy. Runorn uległ pokusie ciemności i stał się narzędziem realizującym czyjąś złą wolę. Co teraz zrobimy z tymi fragmentami? Jak otworzymy maskę? Tobie, zwykłemu śmiertelnikowi, nie uda się połączyć tego artefaktu. Runwald również na nic się tu nie zda. Ja jednak mogę pomóc. Wezmę fragmenty maski wezwania i udam się z tobą na Eastering. Mój topór na nic się tu nie zda. Tego jestem pewna. Nie mam pojęcia, co nas tam czeka, ale możesz mi wierzyć, iż twoje dotychczasowe boje wydadzą ci się przy tym drobnymi sprzeczkami. No więc jak, masz przy sobie fragmenty maski? Tak, oto one. Gudrinda bierze od ciebie fragmenty maski. W jej rękach kawałki zaczynają lśnić jasnym światłem, tak oślepiającym, że nie sposób wprost patrzeć na nie. Odwracasz się, osłaniając oczy rękoma. Do twoich uszu dobiega jakiś ryk. Staje się coraz głośniejszy i głośniejszy, wręcz ogłuszający. Gdy wydaje ci się już, że nie zniesiesz dłużej tego hałasu, nagle zapada cisza. W chwili twoje oczy przyzwyczajają się znów do światła dziennego i dostrzegasz Gudridę, która z trudem utrzymuje się na nogach, jakby przepłynęła przez nią cała siła magii. Walkiria wręcza ci artefakt. Oto maska wezwania. Walkirio, Gudrido, wszystko w porządku? Weź ją, Olafie. Pilnuj jej dobrze. Ja muszę odpocząć.
gdy zaczyna znikać i rozmywać się niczym dym. Poczekaj, poczekaj! Obiecałaś, że wyruszysz ze mną na Isterik. Walkiria śmieje się słabo. Oczywiście, daj mi tylko chwilę, wikingu. Za nic nie przegapię takiej zabawy. Świetnie, nie odrzucę pomocy od kolejnej Walkirii. Dziś dołączyła do ciebie Walkiria Gudrida Sroga, by pomóc ci w misji pokonania mrocznego wróżbity Runorna. Możesz teraz używać umiejętności bojowej Szał Gudridy. Okej. Gudrida jest wielkim darem dla wojownika w brutalnej walce. Chwila. Plus jeden do szału, kiedy jest zwykłą towarzyszką. Podoba mi się to. Podoba mi się to. To jest o wiele fajniejsze niż ten Dark Risty, muszę przyznać. Z Gudridą sobie oczywiście porozmawiamy. Dobra. Pasy, buty, rękawice. Poziom drugi. Nadal ma poziom drugi. Poziom trzeci. No, porozmawiajmy z nią. Co cię trapi? Wyglądasz jakby gonił cię sam Fenrir. Powiedz mi o sobie, płomienno-oka wojowniczko. Czy chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Mów, byle szybko. Dobra. Czy zawsze byłaś taka zapalczywa? Zapalczywa? Gdybyś tylko poznał moją siostrę, Ragnarę Wściekłą, do niej zdecydowanie pasuje jej przydomek. Przy niej ja wydaję się łagodna jak baranek. Nie uśmiecha się z przekąsem, dobrze wiem, co mówię. Czy wiesz, czy chcesz jeszcze o czymś porozmawiać? Opowiedz mi o Valhalli. Śpieszno ci dowiedzieć się, co ci czeka, wojowniku. Nie martw się, tylko się tak się tylko drażnię. Nie jest ci pisane trafić tam w najbliższym czasie, a więc słuchaj, w kamiennych salach Valhalli niezliczeni bohaterowie cieszą się wspólną, nie mającą końca ucztą. Wszyscy chwalą się swoimi dokonaniami. Najlepsi skaldowie rywalizują o to, któremu z nich przypadnie w udziale zaszczyt opiewania dokonań tych prawdziwych wojowników. Usługują im piękne dziewice. W skrócie, jest dokładnie tak, jak powiadają wasi gawędziarze. Jednego jednak nie mówią. Jak nużące może się to stać? Dzień po dniu to samo. Zaklinam się, że jeśli jeszcze raz będę musiała słuchać, jak Gunfrad rozszalały, to opowiada swoją słynną historię o dwóch olbrzymach i czarze, to wyrwę sobie włosy. Ja zamieszkuję pośrednie obszary. Kiedy ojciec bogów wzywa mnie, bym dopomogła młodemu bohaterowi, natychmiast schodzę na ziemię. Szał bitewny, jęki wrogów, dreszcz pościgu. Tu jest moje miejsce, a nie pośród tamtych starców, którzy już tysiące lat temu zapomnieli, za który koniec trzyma się miecz. Chciałbyś czegoś jeszcze? Dobra, jak możesz... O, poza polem bitwy, jak może pomóc? Poza polem bitwy? Oczywiście, że tak. Mogę podzielić się z tobą odrobiną mego szału, który właśnie poczułeś. Teraz właśnie dowiedziałeś się, co to znaczy być prawdziwym wojownikiem. Cóż, jeśli tego właśnie chcesz, to dotknij mego miecza. Pamiętaj jednak, że moje dary nie są niewyczerpane. Muszę odpocząć, zanim będę w stanie znowu napełnić cię szałem. O. Fajne. Fajne. Co jeszcze mamy? Aha, dobra, mogę mianować ją pierwszą Walkirią. I wtedy... Aha, okej, dobrze, rozumiem. Aha, dobra, rozumiem, czyli ja jej muszę... Dobra, czyli jej się przeładowało.
Jej się przeładował ten skill. Dobra, dobra, okej, okej, ogarniam już, jak to działa, czyli to ja muszę... Dobra, poprawcie mnie, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli nie ogarniam, jeżeli jestem za głupi. Czyli rozumiem, że ja muszę dać im jakiś dar i to im przeładowuje tego specjalnego skilla. Okej, rozumiem. Dobrze, najpierw lecimy szybko ogarnąć tego questa tutaj w latarni. Bo teraz przynajmniej da on nam jeszcze jakiś exp nam da. Problem w tym, że za jakiś czas potem nie da nam już... da nam też exp, ale ten exp będzie no znacznie mniej wart, no bo będziemy wiadomo potrzebowali bardzo dużych ilości tego expa na tych wyższych levelach, więc początkowe questy najlepiej robić na początku, jak wskazuje logika. Bo potem bo na początku taki quest może dać nam, powiedzmy, ćwierć levelu, a potem da nam jakiś znikomy ułamek tego levelu, więc początkowe questy najlepiej robić na początku. Dobra, uzupełniamy siłę naszej armii. To i latarnia. Przyniosłem ci tę papugę z odległych krain. Teraz będziesz miał z kim porozmawiać. Uwaga, Ara, do abordażu! Słyszysz? Gadająca papuga dla mnie? A niech mnie, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nawet lepszy niż foki. Jestem ci niezmiernie wdzięczny. Nie wiem, jak mogę ci dziękować. Weź moją wypłatę, nie jest mi już potrzebna. Wszystko mam już wypłacone. Jest... tam, na półce przy wejściu. Nawet nie próbuj mi odmówić, chociaż tyle mogę zrobić dla takiego dobrego przyjaciela. Mam nadzieję, że nie będziesz się nudził i nie zaczniesz walczyć z fokami. Powodzenia. Świetnie. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Nic ciekawego. Ale dobrze, nudny quest ukończony. Z nudnego questa nie musimy już robić. Świetnie, to mnie bardzo cieszy. Kolejne zadania. Gadający niedźwiedź. No to jak będziemy w Arlanii. Mroczny portal. Zamknij mroczny portal na wzgórzu Gasplap, na wyspie Istering. Dobra, zaginiony wróżbita. Kontynuuj. Dobrze, rozumiem. Czyli jedziemy tu. Odszukaj wiedźmy na wyspie Istering. Dobra, ciśniemy do Istering, bo tutaj na razie chyba kończą się wszystkie wątki. Tu się chyba będą po prostu spinać te wątki. Czy tu się mogę jakoś zdesantować? Mogę! Desant! Quest! Hej, chłopcze! Odsuń się nieco na bok, zasłaniasz mi tamtą górę. Co w niej takiego interesującego? Wygląda jak zwykła góra. Sprawa wygląda tak, kolego. 3 dni temu, gdy wracaliśmy z wyprawy rabunkowej, morze było niespokojne i wkrótce rozpętała się wielka burza. Wydawało nam się, że widzimy światło latarni morskiej, ale za chwilę zniknęło i statek mógł rozbić się o skały. Thomas Meyer, nasz chłopak okrętowy, wyskoczył za burtę. Jakimś cudem dopłynął do brzegu i rozpalił ogień na szczycie góry. No, ogień był naszym punktem orientacyjnym, dzięki któremu zdołałem bezpiecznie wpłynąć do zatoki. Chłopcy wskoczyli do wody i wypełzli na brzeg. Ja szybko rzuciłem kotwicę, wypiłem trochę rumu, by się rozgrzać i zasnąłem. Nikt nie został ranny, dasz wiarę? A co się stało z chłopcem okrętowym? Utknąłem zatem tutaj. W dalszym ciągu nie widać Thomasa. Od 3 dni siedzę tu i go wypatruję. Przez całe 3 dni... nikt nie wybrał się na górę, by poszukać chłopaka, który was ocalił? Nie mogę nawet zwołać mojej załogi. Nawet ich. Chłopcy siedzą przy ogniu, piją rum i śpiewają. Jak sam wiesz, byli o włos od śmierci. A ja jako kapitan muszę pozostać na brzegu i pilnować statku. Znaczy ktoś zwinie go w mgnieniu oka, sam rozumiesz. A co z chłopakiem, którego wypatruje? Pewnie siedzi sobie gdzieś zadowolony, że nie musi szorować pokładu. Niech to szlak, gdyby tylko wrócił, dałbym mu tyle wolnego, ile zechce. Na mą tarczy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten chłopak może mieć kłopoty, nie sądzisz? Udam się na górę i go odnajdę. Nie ma czasu do stracenia. No. Zarżnąć ich! Jak to było w tym? Bo w Has-Been Hotel. And now I will fuck you! It's fuck you up, dad.
Naprawdę polecam, zobaczcie sobie Hazbin Hotel, jeżeli chcecie, jeżeli lubicie tego typu animacje, aczkolwiek uprzedzam, jest to typowo animacja typu South Park, czyli 18+. Bo żarty, żarciki idą tam takie, że no, młodsza widownia może nie zrozumieć. Obawiam się niestety. Taran! Zabić ich! Jakim cudem?! Jakim cudem on to przeżył?! Aha! Ej, ona ma ostrzał artyleryjski po prostu, ta babka! Aha! Dobrze! Agresja! Ej, ona jest 1000 razy lepsza niż ta... niż ta... Krista! Dobra, coś jest do wykopania jeszcze. O Boże, znowu zło. Wow! A? Była pszczelego miodu, bierzemy. A tu mamy zimowy taniec. I burza śnieżna. Ja już to mam. Do białego niedźwiedzia. Chwila, nie, weźmiemy to. Weźmiemy to, bo to się może... się może przydać dla którejś walkirii. Któraś walkiria może tego potrzebować. Jak już się do nas przyłączy. No dobra, tu nic nie było. Tu jest... tu jest Wilkor tylko, czyli tam pewnie siedzą Starkowie. Dobra. Tu jest niewidzialna ściana, czyli najbardziej prymitywny sposób uniemożliwienia graczowi wejścia gdzieś. Trochę słabsi? Takich to ja lubię. Dobra. Chodź no tu. Udziel mi swego szału. Dawaj. Co?! Nie! Jak to tylko 15 szału? To patka daje mi więcej! God damn it! Jaki syf! Władca północy, tak! King of the North! Dobra, musimy wykończyć tego asasyna, zanim zacznie robić kolejne części i zrobi się z tego cała saga słabych gier. A tak naprawdę to musimy go wykończyć, bo on ma tą zdolność, że on się teleportuje za przeciwnika i atakuje go od tyłu. Hehehe, Angel Dust by to polubił. Więc my się musimy go pozbyć, zanim on wpadnie na... zanim będzie miał możliwość teleportowania się za nasze plecy. Dobrze, prymitywy zniszczyły pomnik, no bo są prymitywami. Dawaj, koleżanko, ostrzał artyleryjski. Ej, ale jej ostrzał artyleryjski jest super. Ha! Dobrze.
Co? Skontrował ten? Skontrował... znaczy... zdodżował kontratak? Z jakiej racji? How dare you? Dobra. Uda się go podpalić. No niespecjalnie. Ale możemy go zbombardować. Dlaczego włączyła się muzyka z Inferno? W sensie z diabelskich kręgów. Tych obszarów diabelskich. Kurczę, kiedyś by trzeba pograć w trzecie Heroesy, nie sądzicie? Lodowe ostrza, Dark Christy, nie? Ładujemy tu zwiększenie obrażeń. Kładziesz oczy na ołtarzu i zamykasz... Kładziesz dłonie na ołtarzu i zamykasz oczy. W kamieniu budzi się uśpiona mistyczna siła i czujesz, jak rosną twoje zdolności bojowe. Świetnie. No wyczuć, co to może być. Dobra, Tak, poszukiwacz skarbów! Świetnie. 5% doświadczenia w walce więcej. Zawsze na propsie. Pokażcie mi to zadanie. Udaj się na szczyt wzgórza i szukaj Thomasa Meyera, chłopca okrętowego. Chwila. Tutaj nigdzie nie ma. Chwila. Tu powinna być wiedźma i tu powinno być więcej rzeczy ciekawych. Ja tu mogę jakoś wjechać? Nie, nijak tu nie mogę wjechać. Na którą górę on patrzy? On patrzy na tą górę, tak? Na tą. Nie widać za bardzo... Chyba na tę górę on patrzy. I wychodzi na to, że ja tu się muszę z tą Walkirią spotkać. No dobra, dobra, rozumiem. No dobrze. Ładujemy rezerwy. No, wróciłeś, Olafie. Czy rozmawiałeś z Gudridą? Dołączyła do ciebie? Obie niebiańskie dziewice są już ze mną, jasno, włosa Hildo. Krista pojawia się na sekundę nad twoim lewym ramieniem i puszcza oko do Hildy. Woli bogów stało się zadość. Kristo, bądź poważna, czeka nas trudna bitwa. Co do ciebie, Gudrido, nie patrz na mnie w taki sposób. Jestem od ciebie starsza i nie możesz mnie pokonać ani w ucztowaniu, ani w boju, tak więc... Olafie, synu Tormunda, żadnego innego śmiertelnika nie spotkał taki zaszczyt. Ruszaj w bój w towarzystwie trzech niebiańskich dziewic. Naprzód, wikingu! Jakiż to potwór na mnie czeka, skoro bogowie posyłają mnie w bój z trzema niebiańskimi dziewicami u boku. Nie mam jednak co się zastanawiać, bowiem los wyznaczył mi już drogę. Naprzód! Dobrze, przed bitwą z Runornem dołącza do ciebie Walkiria, Hilda Wojowniczka. Możesz teraz korzystać w boju z umiejętności strzały Hildy. Pokażcie mi to, co to daje. Zwane są strumienie energii zadające 200-300 obrażeń trzem losowo wybranym przeciwnikom. Połowa obrażeń ma charakter magiczny, a druga połowa astralny.
ataku oddziału wroga zostaje zniszczony, zwłoki znikają, a na ich miejscu formuje się blok energii zawierający 5 many oraz 5 szał. Każdy oddział, który podniesie... Super. Zarąbiste. Zarąbisty skill. Ja tu chcę. Czyli tu jeszcze dostaniemy dwie dziewice, dwie walkirie jeszcze. Dobra, okej, okay. A jaki dar dla niej to jest broń? Rękawice. Dobra, możemy jej też dać. Level 3, rozumiem. Tak, więcej dowodzenia! Dobra, ale to tak się bawić nie będziemy. Najpierw idziemy po armię. Jezus! I odcinek zrobił się bardzo długi. Czy ja kiedykolwiek zrobię odcinek normalny, nie przekraczając limitu, może nie tyle limitu takiego standardowego czasu? Próbujemy na Westling jeszcze zgarnąć jakichś ludzi. Coś tu ogarnę jeszcze jakąś... Kiedy zakończymy odcinek, będzie wielka bitwa. Będzie, kurde, wielka bitwa. Dobrze, dawać wszystkim. Dawać. Mnie też weźmiemy, bo może się przydać dla którejś walkirii. Tam jeszcze masz? Dawaj. Dawaj wszystko, co masz. Mamy regalia, bierem, tarcza, bierem, regalia, dawaj, Krista, drugi level, dobrze, świetnie, tu jest broń, pasy, buty, rękawice, hełm, tarcza, tego jeszcze żadna nie może garnąć, dobrze, wróżbici by się przydali. Wróżbici i wikingowie. Dobrze, pozbierajmy ludziów. Miotacze toporów, to mnie nie interesuje. Dobrze, nie ci. Dobrze. Regalia, bierem. Rękawice. To bardzo brzydkie, bardzo słabe i beznadziejne, nie chcemy tego. Dobrze, lecimy dalej, regalia. Dobrze, tutaj pasy, buty, rękawice. Dobrze, masz. Dobra, chodźmy jeszcze na chwilę do szamana, bo szaman powinien mieć wróżbitów do kupienia. Ląduj. I kończymy ten odcinek. Mhm. I za chwilę, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku, ponieważ ten, jak widzicie, stał się zdecydowanie za długi. Tak, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o polityce kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejny odcinek, już w zasadzie za chwilę, gdzie idziemy razem z trzema walkiriami, idziemy pozamiatać naszych przeciwników. Mhm. Ale... to wszystko dopiero w kolejnych odcinkach, tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.